Siemano, z tej strony Kosiorski, dziś zajmiemy się super, super, super itemem, super, najlepszym na świecie. Nie, bardzo ciekawym itemkiem, który nam pozwoli wybrać jedną postać z tego, co tu mamy dostępną. Możemy aż trzy wybrać, dostaliśmy to za login bonus, więc fajna sprawa. A co wybrać? Tak naprawdę każda postać jest ciekawa, możemy przejść po nich, już wam pokazuję po dokładnym opisie, ponieważ każda z nich ma jakiś opis dokładny, ponieważ każdy miał Extreme Z Awaken, więc jest w jakiś sposób fajnie użyteczny. Jeżeli nie chcecie oglądać filmiku, to już wam mówię. Najbardziej mi się wydaje, że Gohan jest ciekawą opcją, ten Goku i ten Goten. Każda z nich jest, tak jak powiedziałem, użyteczna, więc możecie przejrzeć cały filmik. Jeżeli nie, to wybierzcie coś z tego. Także zachęcam do oglądania i już przechodzimy na Dokan Wiki, która jest źródłem wielu informacji ciekawych. Więc zaczniemy od postaci, której nie polecam, czyli SSJ Gohan Teen. Nie polecam go ze względu na to, że nie ma tak dużo ataku, defa, ma go tylko przy super ataku, nie ma za bardzo linków pod ki, użytecznych linków pod ki. Więc jakby nie używamy go, bo bardzo ciężko będzie super atak zrobić i ma mało defensywy, to jest krótka piłka. Możemy go w kilku kategoriach użyć, nawet wielu, więc gdzieś tam by, jeżeli kompletnie nie macie postaci, to możecie właśnie ją wybrać i używać w wielu teamach, ale są problemy z ki, więc nie polecam. Jako lider też nie bardzo. Dalej mamy Gotena, który generalnie postacie te wszystkie, powiedzmy, że robią podobne obrażenia, więc to też obrażeniami nie ma co się aż tak kierować. Dalej mamy Gotena, który ma od razu atak def 70%, czyli troszeczkę mniej pewnie będzie bił niż ten poprzedni, ale zmienia ki na rainbow, zwiększa sobie jeszcze def na super ataku aż na 3 tury, więc troszeczkę się może postakować. Linki pod ki, jak widać, ma takie same jak poprzednia postać, więc nie za ciekawe pod ki, ale zmienia orby, więc w tym jest bardzo użyteczny. Ma troszeczkę dużo kategorii, nawet trochę więcej niż poprzednia karta i jego największym plusem jest to, że używamy go często z tą LR-ką, ponieważ oni fajnie się fajne mają ze sobą linki, jakby Golden Warrior, co tam było jeszcze, Kamecha? Super Saiyan? Kurczę, musiałbym mieć dwie postacie obok siebie otworzone. No, linkują się w miarę ok, ale najważniejsze jest to, że on mu daje szansę na złapanie więcej ki, więc to są często w takich najlepszych teamach. Nawet używa się tej dwójki razem, więc gorąco zachęcam do kupienia tej postaci, jeżeli używacie tamtej LR-ki i nie macie na przykład nikogo do Goku Family Teamu. Myślę, że w Goku Family jest tą postać najbardziej używana i tak jak mówię, użyteczna, sporo ataku defa, fajna. Może tą na koniec damy, teraz jest, gdzie jest ten Goku, czekajcie, żeby to tak było mniej więcej jedną serią, czyli Super Saiyan Goku, jest to też podobna bardzo postać do tych poprzednich. Troszeczkę mniej kategorii. Ki plus 3, atak def, gdy mamy powyżej 30% HP, czyli prawie zawsze dostaniemy, więc to jest fajna opcja. I jeszcze zwiększa innym sojusznikom atak na jedną turę, czyli jeżeli go mamy na pierwszej pozycji, a raczej nie będziemy mieli, to zwiększy delikatnie innym atak, przez co jest troszeczkę użyteczny. I jak widać, gdzieś go możemy użyć, czyli postać całkiem dobra, jak najbardziej fajna, można ją używać. Generalnie z tych trzech wybrałbym tego Gotena, ale ten ma łatwy ki, ma łatwy atak def, ma kilka teamów, fajna też postać. Dalej SSJ 3 Goku. Mi się podoba bardziej AGL wersja, ale AGL wersja ma troszeczkę ciężko o ki, w sumie ten też nie ma za łatwo. Co jest jego mocną stroną? Mono nie ma tak mocnych stron. Jakby jest fajną postacią, dużo potrafi zadać ataku, jeżeli mamy full HP. Jeżeli czym więcej mamy HP, to tym więcej zaatakuje, czym mniej, to mniej. Defa nie ma za dużo, ki nie ma za dużo. Są lepsze SSJ 3 Goku postacie, więc generalnie nie polecam, ale też jest fajną postacią, każda z nich jest użyteczna, więc tak jak mówiłem, jeżeli nie macie gdzie ich używać, brakuje wam jakiejś karty, nie wiem, w SSJ 3 teamie, to możecie kupić go, ale ja bym nie kupował. Dalej już się zaczynają fajne postacie. Tak jak wspominam, cały czas ten jest według mnie uważany za fajną postać, także użyteczną. SSJ 2 Goku Youth. To jest bardzo fajny gościu. Leader skill, ki plus 3 i 77 atak dla wszystkich, czyli możemy go właśnie na przykład Virtual Clashu użyć i będzie jako taki sub leader, więc ciekawa opcja, można, ale ja raczej go nie używam, bo mam lepszych liderów, ale można. Ma ki plus 3, atak def od razu na start tury, więc fajnie. I dodatkowy atak przy super ataku, jeżeli mamy w turze
Super Saiyan Goku atakującego. Czyli na przykład w Kameha Teamie możemy dać SSJ Goku supporta i oni bardzo fajnie ze sobą współgrają, bo właśnie dużo damage'a zostanie. Jak widać, SSJ Goku jest bardzo dużo. Więc fajnie. Czekajcie, SSJ Goku. Tu nie. Support. Chyba go tu nie będzie. Chodziło mi o tego Goku z Gotenem. Gohanem znaczy się, oni się tak zamieniają. Kurczę, fail. No nic, na szybko aż tak mój mózg nie myśli, więc pominiemy ten temat. SSJ od Goku jest dosyć sporo. A, Goku na planet Namek Goku na przykład można, ale on też jest bardziej dla tego drugiego Gohana, który... No, razem ze sobą działają, bo jeżeli on się transformuje, no to też ma większy damage, jeżeli atakuje Super Saiyan Goku, więc ich fajnie ze sobą współpracują. Tak jak możecie to zobaczyć w jednym z ostatnich filmików, gdzie pokazywałem właśnie team SSJ2 połączony z Other World Warriors i tam używałem tych postaci. Także bardzo fajna postać, użyteczna w swoich kategoriach, ma trochę ich, ma dużo ataku, ma dużo defa, fajna, użyteczna karta według mnie. Tyle. Jakby rzadziej się go widuje, niż na przykład, no rzadko się go dosyć widuje, ale jest według mnie bardzo fajną opcją. Tego Gohana, on naprawdę jest tam do wyboru, raczej nie wybieramy. Jakby jest, są inni lepsi Ultimate Gohani. Ma dużo ataku, ma dużo ki, def też ma, jeżeli mamy powyżej HP, 80%. Jakiś tam krytyk jeden zrobi, jak mamy poniżej, ale generalnie go się nie używa. Ma mało kategorii i nie w każdej użyjemy go z... No nie użyjemy go, bo na przykład Majin Buu Saga lepiej użyć jakiegoś innego. Wszędzie użyć lepiej jakiegoś innego Ultimate Gohana, chyba że tego macie na 100%, ale wtedy bym go nie kupował, więc raczej odpada. I ostatnia postać, SSJ od Goku. To jest ciekawa postać, myślę, że warto go wziąć najbardziej ze względu na SBR-y. Mało ma kategorii, ale na przykład na super fizyczny, czy jakiś tam SBR, gdzie go można dać, Pure Saiyan, Movie Heroes. Postać ta stunuje. Więc to jest największy jego plus. Ma aż 50-70% na stuna. Czekajcie, na super ataku ma 70% na stuna. Więc to nam pozwoli wygrać naprawdę SBR łatwo. Ma ki łatwe, atak def, w zależności od tego, ile mamy HP, i robi krytyki. Więc bardzo fajna postać. I też go polecam, jeżeli jeszcze SBR-ów nie osiągnęliście, nie przeszliście, albo brakuje wam kogoś na jakieś eventy, gdzie można stunować, bo nie na każdym można stunować, więc no ciężki wybór. Znaczy ciężki wybór, no nie zawsze go można wybrać. Także to tak się prezentuje. Jeszcze raz przypomnę, według mnie ten Goku jest warty uwagi, ten Gohan jest warty uwagi i ten Goten. Wszystkie są użyteczne, na pewno nie bierzecie Elder Kaja, bo są one dosyć popularne, a postacie to jednak postacie. Dziękuję. A i jeżeli wybieracie, to polecam bardziej skupić się, jeżeli to jest wasza pierwsza kopia, albo druga, jakby pierwsza postać, albo pierwsza kopia. Jeżeli to jest wasza na przykład trzecia kopia, albo czwarta, bo chcecie mieć full rainbow, nie bierzcie. Weźcie coś innego. Także dziękuję za obejrzenie, życzę miłego dnia i powodzenia, i dobrych wyborów życzę.